Tomek, dojeżdżamy. Ja się cieszę niezmiernie. Tak? Tak. Będziesz mógł się pozbyć siana? Ale musi być różą, bo nic nie idzie. Musi być różowy. Musi być różowy. Ale to byłby jakiś rower na pasie, nie? Różowy. No, może być różowy, Tomek. Ja tam, wiesz, wybredny nie jestem. No i się cieszę z tego powodu niezmiernie. Bierzemy różowy. Pani kochana, ma... Thanks. Ma być, jesteśmy. Ma być róż. Dasz radę wyjść? Chyba jo. Ja już przygotowany, kask mam. Nie wiadomo, co za wariata mi kupi. Tomek, chodź no tylko. Tomek, na chwilę chodź tylko. Chodź, coś ci pokażę, jakie jeszcze wymagania są. Czy musi wejść w ten bagażnik? To nie wejdzie. Musi. Bez kół, dawaj. Musi. A to co, będziemy go rozkręcać na miejscu? Tak. Ty, no ja już zamykam, a ty jeszcze tam grzebiesz. No chodź. Pieniądze weź. Nie mam pieniędzy. Bierz kasę. Ja tu ci wypłacę. Dawaj kasę. Ale on oporowy jest normalnie. Powiem wam, że jak ma coś dać, to węża w kieszeni ma. Decathlon. Dzień dobry. Szukamy kierownika, nie będziemy tutaj się sami rozporządzać. Zresztą my przygotowani jesteśmy, patrzcie, ja mam buty rowerowe. Tomek też. Rowerowe to są, nie? Tak, ale... Kask mamy. Mamy wszystko. No ma rowerowe. Więc możemy iść. Dzień dobry. Przednie koło się rozkręcało szybko, żeby można było do bagażnika, do kombiaka wrzucić. Żebym mógł sobie pojeździć trochę terenowo, żebym mógł go wyrywać na koło. Nie taki street miejski, tylko taki... A cenowo? A cenowo, Tomek, cenowo. Mało. Nie no, do dwójki. Domek, do dwójki mogę wybrać? Od 1500. Do dwójki mamy dwa modele, naprawdę. I bym polecał jeden, czyli ten, który jest u góry. 1899. To jest nasz Rockrider 530. I tutaj macie tak. Oczywiście koło ma szyftowany kacz. Tak. Przodu, tak. Szybko złączka. Tylko pytanie, czy hamulce hydrauliczne wchodzą w górę. Bo jeżeli chcecie jeździć bez koła, to wtedy trzeba założyć blokady, nie? One są oczywiście w zestawie, ale trzeba włożyć po prostu... Wiem, w plecki. Tak, tak, żeby się nie zacisnął. I to będzie ogólnie najlepsza opcja w tej cenie, bo ten kosztuje 1799, a tak naprawdę gorszy ma ten, gorsze hamulce i ogólnie mniej masywny rower, nie? Bo mogę wam wystawić do porównania. No, oczywiście, że ten. No, zaraz będzie już... To ten. Nie. W kieszeni. Ten. Nie. 1799? Śmiało. Ale pięknie. Ja bym tego brał. Pięknie. Naprawdę jest. Naprawdę warto jest. Nie różowy. No nie ma właśnie różowy. Fart. Prosta. A, dobry. Dobry. Witam. Siema. Skarżowo? Patrz, ten już chce iść na koło. Nie no, ten jest fajny, ci powiem. Jeszcze zamykatko pamiętaj, nie? Zamykatko. Tu macie tą 530, nie? O, szersza kierownica! Masywna, szersza kiera. No. Przerzutka też już jest ze sprzęgiełkiem, więc jeżeli chodzi o jazdę w terenie, to... będzie troszeczkę napęd sztywniejszy, bo wózek nie będzie tak skakał, nie? To jest tak naprawdę tylko stówka różnicy, bo on jest teraz w promocji, nie? No widzisz, Tomek, zaoszczędzisz. No pewnie, że na tym zaoszczędzę, bo w stówkę tańszy jest. No tutaj mamy też bardziej rozbudowaną kasetę, więc też takie... No, ten jest lepszy. Takie jest napęd, jak dojeżdżę na pole z różnym przełożeniem, chce się jeździć. Bo ten lepiej na koło idzie, Tomek. Koło i tu. Rama i tu aluminiowa, tutaj amorek jest 100 mm skoku, 80 mm skoku. Aha, to większy skok tu mam. Amorka, tutaj mamy hamulce hydrauliczne. Tam i tu czuć ten amortyzator. Tam nie było go czuć w ogóle. Troszeczkę tam podkręcić, tutaj jest regulacja, gdzie sobie tam delikatnie tą sprężyną możemy
to. Widzisz? Jak w enduro mam. No to jest ogólnie najlepsza opcja w tej cenie, nie? Przerzutki, bo ja długo nie jeździłem. Napęd jest 1:9, przerzutka jest ze sprzęgiełkiem, czyli tak jak mówię, jak będziemy w terenie jeździć, ten wózek nie będzie tam skakał, on jest troszeczkę po prostu sztywny, nie? Mhm. Co nie zmienia faktu, że ja tylko na tego mogę dać pieniądze. Jak na tego mogę dać? To nawet nie wiem, po co on tam siedzi na tamtym rowerze. To jest rama i wstęta, więc dużo. On też występuje w dwóch kolorystykach. A różowy? Bo tutaj rozmawialiśmy na temat różowego. To nie, ale taki żółty. Taki żarówiasty. Aha. Pokażę wam. Ja bym brał żarówę. Ale zobacz, jaki lepszy jest. Nie wiem. Weź zobacz. No zobacz. No. Tutaj jest druga kolorystyka, nie? Ale to są te same rowery? Te same, no tylko tamta jest większa rama, to jest po prostu druga kolorystyka tego roweru i mniejsza rama tej rowery. O, mniejsza rama to lepiej będzie wchodził w bagażnik. Czy co teoretycznie tak? To znaczy, ale mi się wydaje, że tylko wysokościowo jest mniejsze, nie? Wysokościowo i troszeczkę. Aha, trochę skrótsze jest. Ten jest dłuższy. No to jest XL-ka, nie? Czyli jaka jest różnica między jednym a drugim? Długością? Tak, długością. I co to znaczy? No dobieramy to do wzrostu, nie? Czy to teoretycznie. XL-ka jest opisywana od 1,85 m. Tutaj mamy M-kę, ona jest chyba 165-174. Ja mam 175. No to pan powinien mieć L-kę. Ten. Nie, to jest XL-ka. XL-ka. To jeszcze do tego się, jeszcze do tego się. A ja jeszcze przymierzę się do tego. Do tego. Tamty ma stópkę. Stópka jest. No widzę, że tu nie ma. No. On kiedyś stał tutaj. Nie, no ten nie, ten to dziecinny. No. Nie, ten musi być. Nawet jak tutaj siedzenie podniosę, to i tak się nie będę czuł komfortowo. Nie, ten musi być. Ten ma fajny kolor, pod kask by pasował. Dobrze, że mnie nie naciągnął na tego. Dobrze, że mnie na tego nie naciągnął. 4,5 tysiąca. Jeżeli chcecie dzisiaj wyjechać z rowerem, dzisiaj chcemy to wyjechać. Jedynie wchodzi tam. Bo to tylko dzisiaj jest promocja. Ja zaraz będę nim jeździł. Z tego jeszcze ewentualnie gdzieś mam jedną L-kę na magazynie. Mniejszą delikatnie. Aha. Pośrednio pomiędzy tym a tym, nie? Tym a tym. No, dokładnie. To może warto by było przymierzyć, co? To ja sobie skoczę, to szukam. Dobrze. No bo ten wysoki jest, nie? No jest wysoki, no. No trochę jeszcze wejdzie z tego, ale to wtedy gdzieś nie jechało, nie? No. Ja mam 1,92 m, przymierzę się. Dobra. Ale fajnie, nie? Fajna, szeroka kierownica. Kierownica szeroka jest. No, ale zobacz przy hamowaniu, jak pracuje zawieszenie. Nie ma nikogo? Nie będą krzyczeć? Nie. My możemy. Widzieliście, jak pracuje zawieszenie? Ładnie. Fajnie. Akurat jest w dzisiejszej dostawie, więc bym musiał go skręcić tak na szybko. Aha. Mamy, tak. Tak, mamy. Tylko pamiętaj jeszcze o tym zamykatku, nie? Nie ma zamykatki. Żeby nie uchwał. Za ile zamykatkę kosztują? Łańcuch, ja tam mam w piwnicy łańcuch od krowy. No i co będę... I z kłódką. Z kłódką. No pewnie. Łańcuch od krowy. Ja zaraz znajdę zamykatkę. Ale budżetowa. Po taniości 119 zł. Nie żartuj. No? Tak, czyli mam tutaj szybkie rozpinanie koła. Drugie i wypada koło. To mamy temat załatwiony. Teraz kwestia, żeby się zmieścił do bagażnika. Ale mi się wydaje, że się zmieści. Podoba mi się ta szeroka kierownica. A tu mamy jakąś lampę, tak? A jak to się zapala? Bądź widoczny na drogę. A jak to się zapala?
No, kurde. I z tyłu też jest. Tu jest dzwonek. Ty, patrz. Tomek. Zobacz. Nie muszę kupować. Taka trąbka powinna być. Jaka trąbka? A to jest chyba do blokady hamulców, wiesz? A być może. Tak jak kiedyś był ten ludzie, co jeździł, nie? To powinien być taki dzwonek. Taką trąbkę chcesz, żeby mi założyć? Dobra. A w cenie będzie? Nie no, już widać, że jest niższy od tamtego, nie? To jest XLK, to jest LK. Ale niestety nie wróżył. Nie no, ten. I tak, ten jest za wysoki. Tak. No dla mnie pasuje 1,90 m wzrostu, u mnie no to dam ten dobry. No. Nie no, ten. Nie no, ten. Tak, ten. Elka. Chociaż tamten lepiej na koło wyrywa. No bo ma mniej powietrza. To jest 1,8 m teraz. Aha. No to ten. Tak, czyli przygotowujemy. Tak? Tak jest. No inaczej ustawiony chyba z antyfem, nie? W tyłu materiał, no. I dlatego tak. No, dokładnie, no. Dobra, to ja będę potrzebował jeszcze teraz tak z 15 minut, żeby go sobie taką zerówkę zrobić, sprawdzić tu kręcenia wszystkich śrub, regulacje i tak dalej. Dobrze. I wtedy będziemy można. Okej. Nie, no lepiej i jest, no, lepiej, no jest kompaktowy bardziej, nie? Do waszego wzrostu chyba lepszy, no. I dla mojego ten, nie? Wielgas. Ale tym to jest dobra, tym to jest dobra, nie sztuka wyrwać na koło. Ale tamtym z koszyczkiem, nie? Kuba by wyrwał. Czyli dla mnie, słuchajcie, 1,75 m, czyli wiecie co, ja nawet nie wiedziałem, że robią rowery pod wzrost, nie? Ty wiedziałeś, że robią pod wzrost, że są L-ki, no. M-ki? O kurde. To by można. O, to jest taka szosówka typowo. To Decathlona już złożył. Już jest. Mam prośbę, to robię jeszcze to zamontować. Do hamulców? Dokładnie. Dwie, nie? Przód i tył. Dobra, że przytrzymała mi tam tak? Pewnie. Zaraz będzie pierwszy vlog, pierwsze jeżdżenie, pierwsza gleba. Gdzie będzie leżał? A jeszcze zapięcie będziemy potrzebować. Żeby nie trwała ta przyjemność. Ja wrzuciłem te 1,8. Ciśnienie? Ciśnienie, 1,8 para. Jeżeli tam można trochę dopompować, mniej to już tak. Jakie powinno być w ogóle ciśnienie? 1,8 do 3,5 one mają. Tu? Tak. Tak? Tak, żebym się nie zgubił. Indywidualnie, nie? No wyżej. Wyżej trochę? Wyżej, no. Ta. Jakieś strajki chyba. Jakie strajki? Co to jest? Gacie. Jak? Gacie. No te gacie kolarskie takie. Kolarskie? No. Strajki. No strajki. Macie o tyle dobrze, że enduro zarejestrowane, nie? Może tak. My to cały czas, no. Jak? Sobie teraz? Tak jak teraz. No, tak jak teraz. Dobra. To bez strajtek? Ale to jedzie fajnie. Dziękujemy, super. Dzięki. Porada. Dzięki. Będzie jeżdżone. Mam nadzieję, że nie gleba. Pod sklepem zaraz. Nagrasz mnie? Żeby wstydu nie było. W glebie nie było, nie? Utrapię. Dobra. Jojo. Mówię, żeby wstydu nie było. Tu się coś... Tu się coś stanie. Nie wiem, jak się przerzucam, bo przerzutki to mam. No tam się ciśnie guzicie. Tak właśnie. No na koło! Na koło? A co? Gwarancja dożywotnia. To chyba trzeba iść do Kuby po nauki. Tak, Kuba mnie nauczy.
Wiesz co, czuję się jak po komunii. Mówię, żeby wstydu nie było. No. O jen. Tu się coś stanie. Nie wiem, jak się przerzuca te przerzutki, Tomek. Co? Na koło? Ja nie umiem jeszcze na kole, ale powiem wam, przerzutki wchodzą elegancko tutaj. To jest inna szkoła jazdy normalnie. Świat idzie naprzód. Teraz na koło, bo teraz wiatrę nie. Aha. Ja nie umiem na koło jeszcze. Hamulce tarczowe, kurde, powiem wam, bajka. W kasku będę jeździł. Chyba trzeba iść do Kuby po nauki. Tak, Kuba mnie nauczy. Powiem ci, że no biegi elegancko się przerzucają, nie? Ale na koło nie umie, nie? A może on się nie nadaje do jazdy na kole? Dobra, jeszcze się tam przejadę. Ale cieszę się, że jest ta szeroka kierownica, wiesz? Teraz trzeba zrobić test, czy w ogóle wejdzie do bagażnika, Tomek. Bez koła wejdzie. O jeny. Po tylu latach rower. Nie wiem, już zadyszka. Już zadyszka. Piękny, po prostu piękny. Pięknie to zrobił wyborcy. Czekaj, bo nie mam stopy. Chyba się paliwo nie wyleje. Nie. Aczkolwiek. Teraz próba. O, rozkręcić trzeba. Czekaj, trzeba zaślepkę dać. Coś takiego. Chwila prawdy. Dzięki, Tomek. O, do pierwszej.